Za nami pierwszy mecz Śląska-Wrocław w nowym sezonie Ekstraklasy. Pierwszą ofiarą drużyny trenera Pawłowskiego padła Krakowia. Tutaj mecz zakończył się zwycięstwem Śląska-Wrocław 3-1. No i teraz oczywiście, mimo że zwycięstwo, to jednak pojawia się trochę pytań odnośnie tego Śląska-Wrocław. Czy ty jesteś zaskoczony tym, co dzisiaj widziałeś, jak Śląsk się zaprezentował? Pod względem organizacji gry na pewno trzeba powiedzieć, że Śląsk wyglądał lepiej niż przeciwnik z Krakowa dzisiaj. Zwłaszcza jak piłka była na ziemi, to piłkarze Śląska byli bardziej ruchliwi i lepiej operowali po prostu tą piłką. Natomiast w porównaniu do poprzedniej, można powiedzieć, tej fazy dodatkowej sezonu, no to Śląsk wyglądał bardzo podobnie, ale też moim zdaniem jednak troszeczkę lepiej na piłkarzy wpłynęła ta większa rywalizacja na treningach. I to był taki bodziec, który spowodował, że Śląsk tak naprawdę pozytywnie wszedł w ten sezon. Właśnie nawiązując do tych nowych zawodników, o których wspomniałeś, że dzięki nim jest większa rywalizacja. Dzisiaj oglądaliśmy na boisku Farszada i Irańczyka. Wybaczcie widzowie, że pominę nazwisko, gdyż może być to dosyć trudne wyzwanie. Widzieliśmy też Gąskę, widzieliśmy Radeckiego. I który z tych piłkarzy na tobie zrobił największe wrażenie? Na pewno najbardziej efektownym zawodnikiem jest Farszad Ahmad Zadeh. Nie jest takie trudne to nazwisko, jeszcze może ogarniemy, jak trochę czasu upłynie. Gąska został wystawiony na dziesiątce, później przeszedł na skrzydło i też trzeba powiedzieć, że naprawdę, podkreślał to trener Pawłowski na konferencji, jest zawodnikiem, który z piłką przy nodze jest naprawdę szybki i dosyć zwrotny, także to jest kolejna opcja w ofensywie. A Radecki wywiązał się, myślę, no, perfekcyjnie, bo dostał relatywnie mało czasu, około 10 minut. Zagrał jako defensywny pomocnik, dwa kluczowe przejęcia, jedno wyprowadzenie kontry, także Radecki no, wykorzystał swój czas w 100%. Tak naprawdę Śląsk dzisiaj nie miał jednego zdecydowanego bohatera, tylko właśnie jako drużyna zagrali bardzo dobrze. Nikt nie zagrał na tyle wybitnie, żeby go jakoś wyróżnić. In plus, in minus też raczej nie widzę zawodników. Pewnie to zachowanie Igorsa Tarosowsa przy bramce nie było idealne, ponieważ najpierw ta piłka była zdecydowanie w jego zasięgu, mógł ją przeciąć ślizgiem, później nie kontrolował ustawienie napastnika Krakowi i ten w bardzo łatwy sposób wygrał pozycję. Natomiast w drugiej połowie Tarasow miał też kilka udanych interwencji w obronie, przecinających kluczowe podania. Także akurat, tak jak mówię, Śląsk zagrał naprawdę dzisiaj na równym, ale też trzeba podkreślić, wysokim poziomie. A w dzisiejszym meczu trener Pawłowski też lekko zaskoczył składem, bo nie postawił na etatowego napastnika z poprzednim sezonie, czyli Marcina Robaka. Szansę gry od pierwszej minuty dostał Arkadiusz Piech. Zaskoczyła cię ta roszada, jak zobaczyłeś, na jaki skład wystawił trener i jak w przekroju meczu oceniasz ten ruch? Tak, przede wszystkim właśnie to wystawienie Piecha to była dzisiaj chyba największa niespodzianka, ponieważ raczej przewidywany był też Golla do gry, ale trener powiedział, że jeszcze nie chce ryzykować po tym urazie w sparingu z Opawą. No, Piech i Ahmad Zadeh to jest dwóch największych wygranych Śląska okresu przygotowawczego, ponieważ Farszad był dosyć krótko z drużyną, na pewno krócej niż reszta nowych nabytków Śląska z powodów wizowych. No a Piech, trzeba powiedzieć, że no, posadzić takiego napastnika jak Robak na ławce, no to naprawdę musiał wyglądać na treningach bardzo dobrze. Jeszcze jest kwestia organizacji gry Śląska, bo na to często narzekaliśmy w poprzednim sezonie, krytykując właśnie Śląska, to, że gra dosyć nieporadnie, nie brawo, że często nawet bez pomysłu i to jest taka bardziej chaotyczna kopanina, że może się uda. Dzisiaj Śląsk na tle Krakowic zwłaszcza wygląda na zespół naprawdę poukładany i myślę, że spora tutaj zasługa młodego Macieja Połaszewskiego, który mnóstwo dobrej roboty w środku pola wykonał. Jak oceniasz występ tego zawodnika młodego Śląska Wrocław? Bardzo dobrze. Jestem naprawdę zbudowany tym, jaki postęp zrobił fizycznie, bo to, że on potrafi grać w piłkę zarówno w obronie, jak i w kreacji, to wiedzieliśmy już raczej od dawna, ale to na jak dużej intensywności potrafi przebiec 90 minut, no to naprawdę jestem zbudowany rozwojem tego zawodnika, także Maciej Pałaszewski dzisiaj naprawdę na bardzo duży plus. Pierwszy mecz to zawsze jest jakaś niewiadoma i w związku z tym, że też mieliśmy dużo nowych zawodników, no niełatwo było wystawić tą pierwszą jedenastkę, bo mamy wielu zawodników na równym poziomie i cieszę się właśnie z tego, że wygraliśmy. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to zaczęliśmy dobrze. Zdobyliśmy bramkę z wyćwiczonego, stałego fragmentu gry. No i później uważam, że gdzieś od 25 minuty, nie wiem dlaczego, oddaliśmy pole, źle przesuwaliśmy i Krakowia wyrównała. No po prostu jest więcej dynamiki, o to nam chodziło. My wiedzieliśmy już o tym w zeszłym sezonie, tylko po prostu ja uważam, że w tej chwili
jeżeli dalej to się tak będzie rozwijało, bo ja bym chciał zostać na ziemi i spokojnie, krok po kroku to wszystko robić. Mamy zawodników szybszych i to daje właśnie przyspieszenie w środku pola i wtedy jesteśmy bardziej groźni. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie, bo nie ma co ukrywać, że Śląsk w tych poprzednich meczach praktycznie grał tym samym składem i wygrywał te spotkania z nami, tylko zremisował. Wtedy my zaczął się ten następny mecz najgorzej jak mógł, bo mam nadzieję, że nie jest to złamanie, ale może to być koniec sezonu dla Adriana Danka, raczej koniec rundy dla niego i miejmy nadzieję, że nie, ale jak się potwierdzi, to najgorsze to nam wypada i akurat drugi obrońca, który w ostatnim czasie był i Siplak i teraz Danek, dlatego trochę to się też pozmieniało, mimo że uważam, że Kamil dał dobrą zmianę, sobie nawet lepiej dużo radził niż parę miesięcy temu z Koseckim. No, trener Pawłowski na konferencji przedmeczowej mówił, że my gramy górą, oni dołem, to dzisiaj było na odwrót, oni grali górą, my dołem i zdobyli tak, w taki sposób dwie bramki i na pewno trochę zdecydowanie nam to pokrzyżowało plany. Jeszcze zostaje mi kwestia do omówienia, którą chciałbym Cię zapytać, ponieważ oczywiście jest to pierwszy mecz i ciężko tutaj budować jakieś wizje tego, jak Śląsk będzie grał, czy w każdym meczu tak równie dobrze jak dzisiaj. Ale myślę, że tutaj pewne zalążki tego nowego Śląska na nowy sezon już zobaczymy. I jak w tym kontekście tego dzisiejszego meczu myślisz, że sprawdzi się przyjęta polityka transferowa realizowana w wakacje, czyli sięganie bardziej po zawodników z pierwszej ligi, tudzież po zagraniczne perełki? To znaczy, ja mam taką teorię odnośnie tego okienka transferowego, zakładając jakiś najbardziej pesymistyczny scenariusz, że zawodnicy, którzy przyszli do Śląska, nie sprawdziliby się totalnie, Śląsk by znowu dołował, to myślę, że kibicom i tak będzie troszeczkę łatwiej to przyjąć, patrząc na to, że przychodzili zawodnicy raczej perspektywiczni, Polacy w większości, wyjątkiem Farszad, z niższych lig, także też myślę, że to są transfery perspektywiczne, także nawet gdyby temu Śląskowi fatalnie szło w tym sezonie, to i tak moim zdaniem polityka transferowa, która została zmieniona względem ostatnich lat w bardzo dużym stopniu, wpłynie na plus i będzie też do zaakceptowania właśnie przez kibiców. I ostatnie pytanie o dzisiejszy mecz w tle Kuba Kosecki, bo o polityce transferowej, o której mówiłeś, mówi się teraz, że jednym z elementów tej polityki czy transferu do klubu jest też odejście kilku zawodników, w tym właśnie Kuby Koseckiego. On jest łączony z klubem tureckim, dzisiaj strzelił bramkę. Myślisz, że to była bramka na pożegnanie ze Śląskiem Wrocław i stadionem Wrocław, czy Kuba tutaj jeszcze trochę z nami jednak powalczy? No, odnosząc się do tych informacji, jakie oferty póki co składają Turcy, to raczej nie należy się spodziewać, że Kosecki odejdzie, ponieważ Śląsk, wiadomo, z chęcią by się pozbył piłkarzy, którzy mają wysokie kontrakty i troszeczkę by to właśnie zbilansował młodszymi zawodnikami, ale no też takiego zawodnika jak Kosecki nie można puszczać za bezcen, także myślę, że to nie był ostatni mecz Jakuba Koseckiego i zostanie jeszcze w Śląsku Wrocław. Śląsk dzisiaj z Kubą Koseckim, autorem jednej z bramek, zaprezentował się bardzo dobrze. O kolejne ligowe punkty Śląsk powalczy już w najbliższy piątek w Gdańsku. No i miejmy nadzieję, że drużyna Tadeusza Pawłowskiego udowodni, że ta dzisiejsza forma pokazana z Krakowią to nie jest przypadek, ale coś, na czym drużyna będzie się budowała przez kolejne mecze i przez kolejne miesiące.